kanał Niebajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Odcinek 12. Maryja i Józef odnajdują Pana Jezusa w świątyni. Drogie dzieci, Pan Jezus wychowywał się w małym domu w Nazarecie. Kiedy Pan Jezus miał 12 lat, Najświętsza Maryja Panna i Święty Józef zabrali go do Jerozolimy, do świątyni na pielgrzymkę. To była ta sama świątynia, do której przynieśli go, gdy był jeszcze małym dzieciątkiem. Święty Józef, Maryja i mały Pan Jezus wyruszyli z wieloma innymi ludźmi w drogę, aby modlić się do Pana Boga i by lepiej Go poznać. Kiedy był już czas, aby opuścić Jerozolimę i wrócić do Nazaretu, Maryja i Józef wyruszyli wraz ze wszystkimi ludźmi. Ale nie wiedzieli o tym, że Pan Jezus nie opuścił miasta wraz z nimi. On pozostał bowiem w Jerozolimie. Jednak Maryja myślała, że był on z Józefem, a Józef, że jest z Maryją, ponieważ mężczyźni i kobiety szli osobno. Maryja i Józef spotkali się, kiedy zapadła już noc. Spostrzegli wówczas, że Pana Jezusa nie ma z nimi. Zgubił się. Pytali wszystkich swoich przyjaciół, czy widzieli Pana Jezusa. Ale wszyscy mówili im, że niestety nie. Biedna Maryja i Józef byli bardzo smutni i martwili się. Musimy natychmiast powrócić do Jerozolimy, aby znaleźć Pana Jezusa. Szukali Go wszędzie. Tak bardzo chcieli Go odnaleźć. Wreszcie trzeciego dnia przybyli do świątyni, a tam usłyszeli głos, który dobrze znali. To był głos Pana Jezusa. Odnaleźli Go. Siedział między kapłanami i uczonymi, słuchając, stawiając pytania i mówiąc im o Panu Bogu. Wszyscy byli bardzo zdumieni wiedzą tego małego chłopca, który miał przecież dopiero 12 lat. Czy i wy jesteście zdumieni? Chyba nie. Przecież już wiecie, że Pan Jezus jest Bogiem, który wie wszystko. Ale ci ludzie nie wiedzieli o tym i bardzo chcieli, aby Pan Jezus nadal mówił im o Panu Bogu. Kiedy Najświętsza Maryja zobaczyła Pana Jezusa, powiedziała Mu: Synu mój, dlaczego nam to zrobiłeś? Twój ojciec i ja szukaliśmy Ciebie wszędzie. Pan Jezus kochał swoją matkę i odpowiedział jej grzecznie: Moja matko, dlaczego mnie szukaliście? Ja przecież czynię tylko to, co mój ojciec w niebie chce, abym czynił. Następnie Pan Jezus powrócił do Nazaretu z Maryją i świętym Józefem. Był najlepszym dzieckiem, jakie kiedykolwiek istniał. Pan Jezus żył w Nazarecie przez wiele lat. Był posłuszny Maryi i świętemu Józefowi. Pytania. Czy Pan Jezus Chrystus jest naprawdę Bogiem? Tak, Pan Jezus Chrystus naprawdę jest Bogiem. Czy Pan Jezus Chrystus naprawdę jest człowiekiem? Tak, Pan Jezus Chrystus naprawdę jest człowiekiem. Czy Pan Jezus Chrystus jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem? Tak, Pan Jezus Chrystus jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem. Pan Jezus w Domu Bożym. Kiedy Pan Jezus był małym chłopcem, chodził każdego tygodnia razem z Maryją i Józefem do dużego domu, gdzie wszyscy ludzie zbierali się na modlitwę. Nie była to wielka świątynia jerozolimska, znajdująca się daleko od jego domu w Nazarecie. Ten dom modlitwy nie był również taki,
jak nasze kościoły. Był to jednak dom modlitwy Pana Boga. Zwróćcie uwagę na to, że Pan Jezus cicho i grzecznie zachowywał się w domu modlitwy. Siedział w ławce razem ze świętym Józefem, innymi mężczyznami i chłopcami. Modlił się, słuchał i myślał o Panu Bogu, swoim Ojcu. Jak szybko czas mijał. Dzisiaj domem Pana Boga jest każdy kościół. Jest to miejsce święte, ponieważ mieszka tam Pan Bóg. Chodzicie do kościoła, aby z Nim rozmawiać. On chce przede wszystkim, abyście chodzili na mszę świętą. Msza święta jest najlepszą modlitwą na ziemi. Kiedy idziecie do kościoła, mówcie sobie: idę do domu Pana Boga. Myślcie o Panu Jezusie, który także chodził do domu modlitwy, by modlić się do swojego Ojca w niebie. Wchodźcie tam ze skupieniem. Zamoczcie końce palców w wodzie święconej i przeżegnajcie się. Przyklęknijcie przed ołtarzem i tabernakulum, ponieważ tam mieszka Pan Jezus. Następnie idźcie spokojnie do ławki. Nigdy w kościele nie biegajcie. Klękajcie wtedy, kiedy klęczą wszyscy. Podobnie jak czyniłby to Pan Jezus, myślcie o Panu Bogu. Czy wyobrażacie sobie, że Pan Jezus mógłby bawić się, śmiać, biegać, rozglądać na wszystkie strony lub rozmawiać z innymi, gdy przychodzi do domu modlitwy? Ależ nie. On wiedział, jak należy się zachować w miejscu świętym. Zawsze starajcie się naśladować Pana Jezusa, kiedy jesteście w kościele. Pytania do katechezy 12. Gdzie wychowywał się Pan Jezus? Dokąd Maryja i Józef zaprowadzili Pana Jezusa, kiedy miał 12 lat? Co się przydarzyło Maryi i Józefowi, kiedy opuścili Jerozolimę? Co zrobili Najświętsza Maria Panna i Święty Józef, kiedy zobaczyli, że Pan Jezus się zgubił? Czy byli smutni, kiedy Pan Jezus się zgubił? Jak długo szukali Go? Gdzie Maryja i Józef znaleźli Pana Jezusa? Co robił tam Pan Jezus? Co Najświętsza Maria Panna powiedziała Panu Jezusowi? Co Pan Jezus jej odpowiedział? Czy Jezus wrócił do Nazaretu razem z Maryją i Józefem? Co robił Pan Jezus w Nazarecie? Czy Pan Jezus kochał swoją matkę i świętego Józefa? Jak Pan Jezus zachowywał się w domu Pana Boga? Co robił, a czego nie robił? Dlaczego Kościół jest miejscem świętym? Która z modlitw jest najlepsza na świecie? Co powinniście robić, kiedy jesteście w kościele? Świetnie! Wiem, że Pan Jezus jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem.
Zadanie. Spójrz na te obrazki. Ułóż je w odpowiedniej kolejności, tak jak przebiegało życie Najświętszej Maryi Panny, Świętego Józefa i Pana Jezusa. Najświętsza Maryja Panna nawiedza swoją kuzynkę, świętą Elżbietę. Archanioł Gabriel zwiastuje dobrą nowinę Najświętszej Maryi Pannie. Maryja i Józef zanoszą Pana Jezusa do świątyni i ofiarują Go Bogu, Jego Ojcu. Po 3 dniach poszukiwań Pan Jezus został odnaleziony w świątyni. Pan Jezus narodził się w pierwszym dniu świąt Bożego Narodzenia.